Witam na kanale Strzelackie z Ameryki i nieraz już mówiłem, że do moich filmów scenariusz pisze życie i ostatnio pomagałem młodemu koledze na robocie zrobić łuk ze sklejki i odnośnie wyginania drewna zrobię inny odcinek, dlatego że tam są inne metody, ale mam tutaj kawałek zwykłej sklejki 19, ona jest polakierowana i czasami potrzeba, żeby na robocie gdzieś zrobić łuk, ale można tą samą metodą zrobić jakiś end panel wygięty i on może być nawet z pomalowanego materiału i to bardzo dobrze wyjdzie. Przestawię kamerę, pokażę Wam, o co chodzi i na koniec omówię to. To jest ten kawałek sklejki. Ponacinałem na nim, na prowadnicy tu ustawiałem co 1/4 cala. 1/4 cala to jest 7 mm. Może być 6, może być 7,5, to nie ma aż takiego znaczenia przy mojej grubości piwi. To wiem od lat, że jak ustawię co 1/4, odejmuje się grubość tarczy i wtedy wychodzi to pięknie i ja zrobię z tego zdjęcia, że to jest materiał polakierowany i że bardzo łatwo go teraz można wygiąć w zależności jak potrzebujemy, żeby ten łuk był większy, nie większy, żeby promień był mniejszy, to trzeba więcej tego naciąć i może troszeczkę gęściej, to wtedy będzie to łatwo, ale na takie do 45 stopni to nie ma żadnego problemu, żeby to zrobić ze sklejki i potem się tu kładzie klej konstrukcyjny od tyłu, tu kleju konstrukcyjnego i to się przystrzeliwuje, jak na przykład są pod szafkami jakimiś baseboardy, czyli no te co tam, tołki, nie tołki. Sokoły to chyba się nazywa po polsku, no nieważne. Te listy pod szafkami, jak macie okrągłe szafki, potem trzeba na robocie zrobić ten cokół, żeby był wyginający i macie materiał prosty, pomalowany, to jest po prostu bardzo łatwo to zrobić. Po prostu trzeba naciąć, tak jak teraz i to nie jest wielka filozofia, jak się już to wie. U nas można kupić tak zwany flexwood, to jest MDF od razu ponacinany tak jak to i z tego się robi warstwy, klei to się na klej zwykły stolarski i na kopytach, czyli na wzorach, na szablonach, czy na wzorach jakichś tam, na kopytach jak szewcy mają i potem ten profil, ten profil zostaje i na to się kładzie forniry albo coś innego, ale mówię, można mniejsze rzeczy takie, osobiście end panel taki no na szafkę 30,5 cala, to jest, nie wiem ile to jest, no 30,5 cala są standardowe szafki, dolne end panel zrobić to, nacięliśmy tą metodą i wygięliśmy na klej, na gwoździe od góry listwo, od dołu listwa, dam. Jeżeli idzie pod farbę, można kupić też taki plastik, on jest prawie że jak guma, to się nazywa flexwood też i on się daje bardzo łatwo malować. Z drewna zrobię inny odcinek, bo drewno gięcie to są inne metody i to jest trochę zabawy, ale mówię, przy tym to jest bardzo proste, jak się już to wszystko wie. Także, jeżeli ktoś chce zrobić i żeby to mu zostało permanentnie, jakiś taki łuk, to trzeba zrobić dwa takie i skleić do siebie tymi nacięciami. Na jakimś wzorze najlepiej. Posmarować klejem, skleić to ze sobą, jak one się skleją, to nawet pan tego nie rozłączy.
Także w tym odcinku pokazałem Wam, jak to, jak zrobić sobie taki łuk z materiału nawet pomalowanego. Oczywiście lepiej to wychodzi z MDF-u dobrze i ze sklejki dobrze i z solidu, czyli z litego drewna też dobrze. Jest taka różnica tylko, że te nacięcie, co zostaje tu, to ja zostawiam przy sklejce ostatnią warstwę, która ma słoje w tą stronę. Dlatego to jest takie właśnie flexible, czyli takie giętkie, bo to jest cała ta warstwa, to jest jakieś 2,5, może nawet 3 mm. Przy litym drewnie trzeba zostawić tego mniej, ale uważać, bo jak zostawicie tego za mało, a nie będzie takowa głębokość nacięta, to przy zginaniu Wam zrobi się taki kant albo Wam pęknie. A jak zostaje tego więcej i ta ostatnia warstwa jest, która jest właśnie warstwą ze słojami w tą stronę, to potem to jest takie o. Bardzo łatwo wyginające się. Niekoniecznie to trzeba wkładać w kopyta, bo można to po prostu posmarować klejem konstrukcyjnym i potem bierzemy taśmę, normalnie przyklejamy naciągami, ile nam potrzeba. O, nieśmiertelna taśma malarska, proszę bardzo. I już jak klej konstrukcyjny tu będzie położony, to nam zostanie zostaje na zawsze i widać, jaki piękny łuk, że żadnych nie ma za załamań. I mówię, nie ma znaczenia, jaki to jest kolor, jaki to jest materiał. Wystarczy, że to będzie sklejka z fornirem fabrycznie zrobionym, chociaż na sobie robionych też robiłem, ale nie często. A na tym to zdarzało mi się. Teraz jest metoda, nie metoda, tylko moda na meble modern, czyli takie bardziej nowoczesne, proste linie, takie clean line, jak to się tu mówi. Ale były czasy 10 lat temu i więcej, że tych fikuśnych było tyle, że te meble były gięte, nawet szafki do łazienki po nic, ale były gięte. Teraz nie, ale czasami się zdarza, więc jak się zdarza, no to trzeba zrobić. I mówię, jak była moda, że dużo się robiło, to ci młodsi, którzy pracują na robotach, też to widzieli, jak ci starsi robią i to znali. Ale jeżeli ta moda minęła 10 lat temu, nowe pokolenie weszło stolarzy na rynek do karpenterów, do instalacji mebli, oni nie mają pojęcia. Dlatego ostatnio musiałem właśnie człowiekowi pokazać, jak to zrobić, bo on był zgubiony, jak dziecko we mgle. On nie miał żadnego pojęcia, co z tym zrobić. Okej, tak za dużo gadam, a muszę lecieć na robotę. Oczywiście to nie jest żaden produkt do jakiejś tam na jakąś robotę czy jakiś tam projekt. Po prostu pokazałem Wam, jak to zrobić. Ja nie jestem zwolennikiem robienia jakiejś sztucznej pracy, sztucznych projektów, żeby pokazać. Po prostu biorę odpad i Wam pokazuję. Oczywiście jak się podobało, dajcie lajka. Niech moc będzie z Wami. Miłego dnia. Lecę.